Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar w imponującym stylu wygrywa męski wyścig Stradebiankę, z, z kolei w kobiecym wyścigu Stradebiankę wygrywa Lotte Copyki i bądźmy uczciwi, wyścig kobiet był dużo. Ciekawszy niż wyścig mężczyzn, natomiast wyścig mężczyzn był czymś bezprecedensowym. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Stradę Biankę to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie początku marca. Myślę, że realnie przyćmiewa w tym momencie hajpem, który jest wokół tego wyścigu, nawet Paryżnica, który zaczyna się już w niedzielę. Yhm. Tradebiankę, jak to włoski klasyk rozegrany w sobotę. Najpierw jechały panie, potem jechali panowie. Spełniło się jedno z marzeń fanów, czyli mieszana pogoda, trochę mokrych szutrów, to miało dodać, pikantery i smaku, nie zraziło kibiców, i to jest pierwsza rzecz, od której zacznę, to było. Znakomite oglądać takie tłumy kibiców, i to pokazuje, jak prestiżowy, jak wyczekiwany jest ten wyścig, bo naprawdę na początku marca przy szutrowych drogach w Toskanii ustawiły, ustawiły się prawdziwe tłumy no niczym, niczym na baskijskich etapach Tour de France. To było imponujące, to było imponujące, no atmosfera, rewelacyjna. Sporo polskich kibiców, wiem, że tam się wybrało, niektórzy pojeździć, oprócz tego, że kibicować to jeszcze pojeździć po, po szutrowych toskańskich drogach. No i wygląda na to, że Strada Bianca jest po prostu marką, produktem prestiżowym, premium, pożądanym. Rewelacyjna sprawa, naprawdę w wyczynowym sporcie jest to historia sukcesu. Zanim przejdę do Pogaczara, to muszę powiedzieć o wyścigu kobiet. Tak, oglądajcie kolarstwo kobiet, oglądajcie kolarstwo szosowe kobiet, bo jest ono naprawdę ekscytujące. W, oczywiście no, mamy tę dominującą, ekstremalnie mocną pod różnymi względami sportowym, sprzętowym, finansowym drużynę SD Works, która ma największe gwiazdy w składzie. No i właśnie zawodniczki SD Works siłą drużyny i siłą swoich najlepszych zawodniczek ograły swoje rywalki. Natomiast mogliśmy oglądać faktycznie taką klasyczną jazdę z mocną drużyną i z indywidualnymi, silnymi zawodniczkami, które próbują się temu przeciwstawić. I to była fajna lekcja kolarstwa. To było fajne kolarstwo do oglądania, ofensywne. Taktyczne. Koniec końców, po wielu atakach, Lotte Kopecki odjechała na przemiennych atakach. Kopecki i Demi Wallering. Kopecki odjechała z Seizą Longo i pokonała ją na ostatnim podjeździe prowadzącym do rynku w Sienie, do Piazza del Campo. Zwyciężyła. A o trzecie miejsce z kolei Katarzyna nie wiadomo pokazała, pokonała demi-volaring. Demi-volaring, która prawdopodobnie no, jest najlepiej podjeżdżającą i chyba najlepszą w tym momencie zawodniczką, przynajmniej w takim trudnym terenie, ale była trzecia. Co jest ważne, to naprawdę Katarzyna nie wiadomo pojechała znakomity wyścig. I to nie chodzi o to, żeby się skupiać. Na tym wyniku, bo jest Polką. Ja szczerze mówiąc, no, mnie to troszkę mierzi, kiedy wypatrujemy Polaków tylko po to, że są Polakami, tylko dlatego, że są Polakami i ekscytujemy się tym, że dadzą jedną, dwie, trzy zmiany, popracują dla kogoś. Okej, okay, tak, super, Do doceniam, jest na to miejsce. Natomiast w tym wypadku o katarzynie niewiadome chcę powiedzieć, nie dlatego, że jest Polką i jej kibicujemy z oczywistych względów, ale dlatego, że. Mm, no jest jedną z tych topowych zawodniczek i odegrała bardzo ważną rolę w tym wyścigu, choć została pokonana przez zawodniczkę SD Works. Ona bardzo pilnowała wolering w tych decydujących fazach wyścigu, jakby ścigała ją w zasadzie, kontrowała i, i co jest ważne z perspektywy całego sezonu i, i, i rozwoju kariery niewiadomej, choć przegrała, a miewała lepsze wyniki na stradę bianke. To utrzymała, utrzymała Wolering w kluczowych momentach. No właśnie, drużynowo przegrała z ekipą SD Works, akurat Longo Borghini pojechała z Ekopeki, tak to się ułożyło. Ale naprawdę super, super forma Katarzyny, nie Wyścig ułożył się tak, że nie stanęła na, na podium, ale to było koniec końców znakomite. No, tym, tym bardziej wzruszenie, złość i łzy na mecie są uzasadnione, bo myślę, że sama wie, że pojechała świetnie. To jest sport, to jest kolarstwo i to nie jest w tym wypadku frazes i truizm, po prostu tak się to wszystko ułożyło. Świetny wyścig, czapki z głów. A teraz, moi drodzy, proszę Państwa, wyścig mężczyzn i 80-kilometrowa jazda na solo Tadeja Pogaczara. Tadej Pogaczar nie pobił <średniej, najwyższej średniej prędkości w tym wyścigu, Zanotował drugi rezultat 40,3 km na godzinę. Szybszy był zeszłoroczny wyścig. Natomiast, tutaj to jest dzisiejsza stradę Biankę. Dzisiejsza wygrana Tadeja Pogaczara. To jest ten dzień w wyczynowym sporcie, kiedy wiemy, że oglądamy coś wyjątkowego. I tak naprawdę nie wiemy, jak to skomentować. Oczywiście można przyjąć e, tę narrację oficjalną i ekscytować się czymś, co było bez precedensu. Mm, naprawdę 80-kilometrowa jazda na solo w tak trudnym terenie, na tak trudnym wyścigu wyścigu, który już jest długi, bo ma 215 km. Stred zostało w tym roku wydłużono o 30 km, mm, a mimo to Pogaczar pojechał tak jak dwa lata temu, kiedy również ten wyścig wygrał zaatakował w zasadzie w tym samym miejscu na tym odcinku Świętej Marii na najdłuższym, najbardziej selektywnym, najtrudniejszym odcinku. Zaatakował, został, jego atak został przygotowany pracą drużyny, szczególnie Tima Welenza, Bogaczar odjechał, zdobył kilkanaście, kilkadziesiąt sekund przewagi, wykorzystał fakt, że było trochę mokro. Wykorzystał fakt, że ten odcinek jest długi i liczy się tam nie tylko moc, ale liczy się tam również technika jazdy. To samo poniekąd zrobił Pilko krok temu. I to, to wiadomo, że to jest to miejsce, gdzie warto atakować. Natomiast w poprzednich latach, co i tak wydawało się czymś ekstremalnie trudnym do przeprowadzenia. Ten segment, ten szutrowy odcinek, był 50 km przed metą. W tym roku on był aż 80 km przed metą, w sumie z przewyższenia było więcej. W związku z tym, na całym wyścigu ten klasyk robi się naprawdę no, bliski swoimi parametrami do monumentu, bez względu na to, ile ma tradycji. To jest jednym z trudniejszych w tym momencie wyścigów jednodniowych w zawodowym peletonie, wymagających wszechstronności, znakomitego przygotowania itd. Tak tak no i Pogaczar pojechał, nikt za nim nie pogonił. Ta przewaga, myślę, że nikt za nim nie pogonił, bo po prostu nie mógł, bo Pogaczar zaatakował w bardzo dynamiczny sposób, a tam za nim przecież byli Bitcock, był Kus, była, była generalnie mocna drużyna inna osób, była mocna drużyna Wismali e, se Bike, e, byli kolarze treka, nikt za nim nie pogonił, bo nie mógł, a potem Pogaczarz zdobywał przewagę również e, no, w, na tych e, w zakrętach, na zjazdach po szutrze. Zrobiła się minuta, zrobiła się półtorej, zrobiło się dwie bardzo szybko, no i już z, ty z tyłu nikt nie był w stanie pogonić. To nawet nie chodzi o to, że nie chcieli, bo powiedziałem takie opinie, że nie chcieli, ale nie było z czego. Pogaczar tej przewagi praktycznie... Nie tracił jadąc solo, ona tam momentami przekraczała 3,5 minuty, była około 3,5 minut. Ostatecznie Bogaczarz zwolnił już w samej końcówce długo, celebrował swój fantastyczny, imponujący triumf. W zasadzie jeszcze zwolnił, jeszcze jadąc, ostatni stromy podjazd do, do rynku w Sienie. W związku z tym tego czasu troszkę stracił. No i no zdemolował, tak? Po prostu zdemolował zdemolował rywali i jak widzicie, no, to jest bardzo trudne do skomentowania bo oczywiście wiemy dobrze, że Tadej Pogaczar jest kolarzem wybitnym, jest kolarzem niezmiernie utalentowanym ale to był jego pierwszy wyścig w tym sezonie miał przeciwko sobie bo zastanawiałem się nad tym, zastanawiałem się jak powiedzieć, gdzie szukać argumentów za tym, żeby uzasadnić tego zwycięstwo Miałem pierwszą myśl, że no dobrze, no, to jest jego pierwszy wyścig w sezonie, przyjeżdża sprawdzić formę, yy, no ale może lista startowa nie jest taka mocna. Ale w sumie tak, no, był obrońca tytułu, Tom, Tom, Tom Pitcock, który również jest w jakimś takim, w takiej treningowej fazie sezonu, po, po sezonie przełajowym ma większe cele przed sobą: Tour de France, Igrzyska, yy, trochę klasyków. Yy. I w sumie Pitcock pojechał tak jak się spodziewałem, że zawodnik w tej fazie sezonu, tej samej, w tej fazie przygotowania, w stanie pojechać. Zdecyduje o losach wyścigu i w zależności od tego, jak to się ułoży, no to będzie na podium albo nie. Nie licząc Pogaczara, był trzeci. Jechał bardzo aktywnie, ostatecznie był czwarty, wyłączając Pogaczara, był trzeci. Dwóch uciekinierów którzy zaatakowali w lepszym momencie, było przed nim, ale koniec końców Pitcock pojechał, pojechał naprawdę dobry wyścig. Tak? Byli kodarze DSM-u, naprawdę to by było komu jechać i to nie jest tak, że oni nie chcieli. Drużyna osób naprawdę mocna, z, z, z Tymen Arensman, świetny zawodnik, sporo pracował. Jumbo Wisma właśnie z Kusem, z Laporte, z filmą Walterem. Troszkę mniej się angażowali w pracę, no ale super zawodnicy, w dobrej dyspozycji. Walter ostatnio pokazywał się na podjazdach z bardzo dobrej strony. Bardzo zmotywowana drużyna Lotto Destiny. No oni ostatecznie, oni ostatecznie mieli, mieli trzecie miejsce z Maximem Van Hilsem. Dobrzy kodarze Treka, Tom Scoins drugi. Więc to, to naprawdę wszystko gdzieś tam się spinało, tak? A dostali batę od Pogaczara. Dostali baty od Pogacza straszliwe. Co więcej, od Pogacara, który właśnie jedzie pierwszy wyścig w sezonie, jest gdzieś w jakiejś fazie treningowej. Ma ten sezon teoretycznie mieć spokojniejszy um, do tych najważniejszych celów. A pamiętajmy, że on w tym roku będzie próbował um, no, wygrać Giro Italia to raz, a potem spróbować swoich sił na Tour de France. Więc wydawałoby się, bez względu na jego talent, bez względu na jego gigantyczne możliwości, że on teraz nie będzie w takiej super formie. A on po prostu był. W formie absolutnej, absolutnie nieziemskiej. Absolutnie nieziemskiej. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą komentarze. Co powie Inigo San Milan? To tutaj gwiazdka Inigo San Milan to jest trener Tadeja Pogaczara. Bardzo polecam Wam wszystkie w zasadzie wypowiedzi. Jest on zapraszany do wielu podcastów, do wielu materiałów wideo. Inigo San Milan jest orędownikiem trenowania głównie na takiej. W, w drugiej strefie intensywności, czyli pod pierwszym, pod pierwszym progiem leczanowym, czyli budowanie tej bazy tlenowej, budowanie jak najbardziej mm, ekonomicznego, energetycznie organizmu yy, i jestem ciekaw, o co Inigo yy, San Milan zostanie zapytany w najbliższych dniach i co powie, jak uzasadni fakt, że Pogaczar tak zdemolował, tak zdemolował swoich rywali. Yy, no trzy minuty, trzy minuty przewagi, tam 2,44, ale realnie tak jak wspomniałem, trzy minuty przewagi na mecie. To jest absolutny łomot, biorąc pod uwagę dystans, trudności techniczne, trudności fizyczne na wierzchnie, pogodę i rywali, z jakimi Bogaczar musiał się zmagać. Więc nie wiem, tak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co będzie dalej. Znów, poza wszystkimi innymi pytaniami, należy się zastanawiać. Czy Pogacar nie jest w tak wysokiej formie za wcześnie, a jeżeli to nie jest jeszcze jego wysoka forma, no bo nie może być, to cóż wydarzy się później? Cóż wydarzy się podczas y, klasyków w Wardenach, podczas Mediolan Sanremo, podczas Giro Italia i podczas Tour de France? To jest coś, co jest trudno ogarnąć, co jest trudno uargumentować i coś, to jest coś, co jest trudno wytłumaczyć, bo Tadej pogaczar absolutnie zdemolował no, najlepszych kolarzy świata. Oczywiście można mówić, że tutaj nie było winegora, ale winegor nie jest kolarzem klasycznym, nie było roglicza, nie było Eventpula, Ale jeżeli ktoś ma wygrywać wyścigi klasyczne, górzyste w takim terenie, Kosnefła, Mohoric, Formolo. W znakomitej formie Lenny Martinez. Oczywiście można mówić, że Lenny Martinez jest młody. na drogą różna my też jechała bardzo dobrze i bardzo aktywnie. Ale to jest właśnie następna nowa, wielka, młoda gwiazda, wielka nadzieja Francuzów. Um, ósme miejsce, bardzo dobrze pojechał, no ale generalnie dostał łomot. Ben Hill jechał aktywnie, można powiedzieć, no cóż tam Ben Hill na wygrywał. Ale to jest następny wielki talent, który pokazał się znakomicie podczas zeszłego Giro d'Italia. Super, super zawodnik. No, i jakby ta strata, którą oni wszyscy dostali, i łomot, jaki dostali od Pogaczara, jest trudny do zrozumienia, trudny do wytłumaczenia. Oczywiście, gdzieś możecie wnioskować, że w tej mojej wypowiedzi jest gdzieś w podtekście aże doping, tak? Ja nie chcę tego mówić, bo nie ma za tym jakby przesłanek poza performancem, performancem Pogaczara. I pamiętajcie, Wyjątkowy, tak jakby ekstremalnie, tak ekstremalna przewaga i tak wyjątkowy performance nie oznacza wprost, że zawodnik bierze doping. Tak jak słaby performance nie oznacza, że zawodnik jest czysty, bo to może być różnie. Natomiast pamiętajcie o tym, że tego typu performance, jaki oglądaliśmy dziś, po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy w zawodowym sporcie i po tym wszystkim, co wiemy o zawodowym sporcie, zawsze, zawsze powinien Wzmagać, to już nawet nie wzmagać czujność, ale bić na alarm yy, i powodować, że poważni ludzie, którzy mają do tego narzędzia, czyli mam na myśli, no, przedstaw poważni przedstawiciele mediów, powinni drążyć, zadawać pytania. Jeżeli okaże się jakimś cudem, że to nie jest cud, tylko efekt znakomitych, wielkiego talentu Pogaczara i znakomitej pracy Inigo Samilana, czapki z głów należy pamiętać, bo mówię o tym wielkim talencie należy pamiętać o jednej rzeczy która była wspominana wiele razy, Pogaczar dopiero teraz wchodzi w tę sportową, wytrzymałościową w sensie w sportach wytrzymałościowych dorosłość tak, on po tym wielkim talencie wiele na to wskazywało i tak mówił zresztą San Milan i tak mówiło wielu analityków że Pogaczar dopiero dojrzewa do tego, żeby ten swój Gigantyczny potencjał uwolnić, jeżeli to co widzieliśmy to jest dopiero przedsmak uwalniania tego wielkiego potencjału i to co widzieliśmy wcześniej na Tour de France, w klasykach, w poprzednich latach, na jego pierwszej wuelcie, że tamto to był ten niedojrzały, jeszcze niedotrenowany i niedoświadczony Pogaczar, to ja nie wiem co będzie się działo dalej w tym sezonie i w kolejnych latach. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania na temat y, tej jazdy Tadeja Pogaczara i tego, czego spodziewacie się po nim w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach. Y, no, o tej niedzieli, Paryż-Nicea, potem Tirona Adriatico, Mediolan Sanremo i łamatko, cóż tu się będzie działo. Dzięki wielkie, dzięki wielkie, Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.